Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy się dzisiaj troszeczkę przyjrzeli perspektywie proroczej. W ten sposób. Księga Ezechiela. Spojrzymy 47 rozdział. Księgi Ezechiela, 47 rozdział. Od 1 do 12, ja przeczytam. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, mowa o aniele, z którym miał kontakt wtedy Ezechiel. A oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskiwała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają na dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do Englein. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest jak pokarm, a liść jest na lekarstwo. Chciałbym, żebyśmy się skupili na oglądzie rzeczywistości proroczej z perspektywy w ogóle tego, co tutaj jest opisane. W pierwszym wersecie pokazane jest, że woda płynie spod progu do ołtarza. To jest kierunek tej wody, ona płynie spod progu do ołtarza. Z miejsca, które co to jest próg? Próg to jest miejsce, które dzieli dwie przestrzenie. On oddziela dwie przestrzenie. Są dwie przestrzenie. Próg jest granicą. Ta woda płynie z miejsca, które dzieli dwie przestrzenie. Próg to jest miejsce przejścia. I teraz pierwsza bardzo ważna rzecz. Gdy jesteś gotowy na przekraczanie progów, to wtedy zaczynasz uwalniać żywą wodę. Ona zaczyna płynąć spod progu. Ta woda się uwalnia spod progu. W perspektywie proroczej bardzo ważną rzeczą jest, żeby być gotowym na przekraczanie pewnych granic. Jeśli nie jesteś gotowy, boisz się, masz pewnego rodzaju blokady wewnętrzne z uwagi na różne rzeczy, czy zaburzenia, czy niedociągnięcia różne, nie wiem, tak? To woda, która będzie płynąć, rozumiesz, czyli ogląd proroczy, on będzie niekompletny, albo on będzie wręcz krzywy.
Ja muszę wam coś w ogóle powiedzieć, bo perspektywa prorocza, ona jest, tak jak powiedziałem, bardzo płynną rzeczą. To, że my mamy Ducha Świętego, no to jest wielka rzecz. Ale to, że wszystko z Ducha naszego, w którym mieszka Duch Święty, wydobywa się na zewnątrz przez naszą duszę, to jest inny kaszel. To jest inny temat. To, że coś prawdziwego odbieramy w naszym duchu, to jeszcze nie oznacza, że jesteśmy w stanie prawidłowo to przeanalizować i uwolnić prawidłowo na zewnątrz. Są dwie różne przestrzenie. Można przyjąć prawdę, ale w ogóle w naszej psychice tej prawdy, tak, nie, jakby nie obejrzeć. Wręcz, przepuściwszy prawdę przez zawirowania naszej duszy, jesteśmy w stanie wytworzyć pewnego rodzaju kłamliwą formę. Będzie ona dla nas widoczna i dla innych widoczna. Sami przyjmiemy kłamstwo i innym kłamstwo podamy. Niestety, tak jest skonstruowany człowiek. Źródło wody może być czyste, ale to nie jest wszystko. Jeśli jest brudny kanał, to woda wyjdzie brudna. Tak jest perspektywą proroczą, z przekazem w ogóle duchowym, każdą formą przekazu duchowego. Bóg zawsze podaje czysto. Bóg zawsze podaje czysto. Rozumiecie, o co chodzi? Człowiek niekoniecznie czysto odbierze. Niekoniecznie. Człowiek jest w stanie odebrać czystą rzecz, natychmiast ją brudząc. I sam już przeżywa brudną rzecz. Inaczej, zabrudzoną. No. Przyjrzyjmy się temu. Woda wypływa spod progu. Pierwsza rzecz w twoim życiu, bardzo ważna, jeżeli chodzi o perspektywę proroczą, o duchowy ogląd cały, to jest to, abyś był gotowy do przekraczania granic, przekraczania progów. Nie ma czegoś takiego, że ty mówisz tak, ja dzisiaj jakby jestem ostateczną, jakby mam w sobie ostateczną formułę oglądu duchowego i nie muszę nic więcej. To jest nieprawda. Musisz być gotowy na przejście. Musisz być gotowy na przejście. Jakie? Ja nie wiem. Ale gotowy musisz być. Gotowy. Bo wtedy zaczniesz, wtedy się otwierasz na to, żeby uwalniać żywą wodę. Człowiek gotowy na przejście, człowiek gotowy na zmianę. Gotowy, gotowy, gotowy. 24 godziny gotowy. Zobaczcie, gdzie ta woda płynie. Ona płynie spod progu do ołtarza. Ołtarz to jest miejsce składania ofiary. Decyzja o ofierze nadaje kierunek twojemu oglądowi sytuacji. Decyzja o ofierze. Gdy nie chcesz się poświęcić, to nie widzisz prawidłowo kierunku. Nie zobaczysz. Niechęć do poświęcenia automatycznie zamyka zobaczenie prawidłowo kierunku. I jeżeli człowiek Boży, określający siebie jako osobę, która widzi duchowo, nie jest gotowy do poświęcenia, to on nie zobaczy kierunku i nie przekaże kierunku. W nim się będzie mieliło, w nim się będzie mieliło wszystko, ale on nie zobaczy kierunku. A poświęcenie to nie jest to, że ty powiesz, tak, ja jestem poświęcony. Nie. Ty musisz naprawdę być przekonany sam w sobie, rozumiesz, w 100%, że jesteś w stanie wszystko poświęcić. Wszystko. Jak nie jesteś w stanie czegoś poświęcić, od razu to jest blokiem w twoim życiu.
Od razu to jest blok. Bo woda płynie spod progu do ołtarza. Spod progu do ołtarza. Czyli człowiek, który ma być prawidłowym kanałem przepływu, to musi być człowiek gotowy na wszelkie zmiany. I człowiek, który podjął decyzję absolutnego poświęcenia, bo w innym wypadku jego perspektywa prorocza będzie zaburzona. Od razu z gruntu. To na dzień dobry. Jak ktoś tam na przykład mańtykuje, ma jakieś na przykład ktoś, jakoś tam prywatne ma. A prywatne mieć prosto. Wystarczy, że na przykład nie wyjdziesz z zaburzeń swoich i już masz prywatne. A wiesz, jaka to jest prywata? Ból. Masz ból jakiś. Wiecie, o co chodzi z bólem? Jak cię coś boli, to będziesz robił wszystko, żeby cię nie bolało. Jak na przykład bolą cię plecy, bo jak siadasz i bolą cię plecy, to będziesz przyjmował taką pozycję, żeby cię nie bolały plecy. No. Zawsze. Człowiek automatycznie ucieka od bólu. Jak cię będzie boleć kolano, to będziesz tak stawiał nogę, będziesz się uczył w ogóle, żeby cię nie bolało to kolano. Zawsze tak jest. Nie ma człowieka takiego, słuchajcie, który w ogóle na luzie przyjmuje ból. O, tam boli mnie. Coś tam. Nie. Nie może cię boleć. Jak będzie cię boleć, rozumiesz, to będziesz podświadomie bronił miejsca, które boli, aby nie bolało. I już na pewno nie jesteś w stanie się poświęcić. Bo już masz ból. I koniec. Na przykład jak ja idę na siłownię i zaczynam ćwiczyć i czuję ból gdzieś, to ja wiem jedną rzecz, że jeśli będę miał ten ból, to ja nie poćwiczę prawidłowo. Ja muszę ten ból zgromić. Ja nie mogę ćwiczyć z bólem. Wiecie czemu? Ja nie złożę tam ofiary. Ja nie wezmę, ja nieraz to próbowałem zrobić, na przykład bolał mnie bark, zakładałem sobie na sztangę coś i słuchajcie, już mówię tak, ok, wiem, że mnie będzie boleć, wiecie, wiem, że mnie będzie boleć, nie? Mówię, w ogóle dobra, biorę. Wziąłem, położyłem sztangę na siebie, czuję ból i wiecie, o co chodzi, nie chcę tego bólu, nie? Bardziej nie chcę tego bólu, niż zależy mi na jakości wyciśnięcia. I wiesz co robię? Już majtykuję w ten sposób, żeby przełożyć ciężar na drugą rękę i drugą sobie pomóc bardziej, żeby ten ból był mniejszy. I potem mówię, kurczę! Popełniam straszny błąd! Uciekam od bólu! Ale od bólu ja będę zawsze uciekał, póki ból będzie. Więc ja muszę zlikwidować ból. Bo inaczej nie złożę prawidłowej ofiary. Naprawdę, to są... Pamiętaj, zaburzenie, które jest w duszy człowieka, ono uniemożliwi prawidłową ocenę sytuacji duchowej. Uniemożliwi. Nawet jeśli przyjmiesz coś, to ty to zbrudzisz zaraz, bo ty nie będziesz chciał, albo będziesz się bał formuły przejścia, powiedzmy coś nowego, albo na przykład nie będziesz chciał składać ofiary, nie? Zanieczyścić, pobrudzić, no. A woda płynie spod progu do ołtarza. Dobra nowina jest taka, że zawsze tak płynie. Zawsze. Nigdy inaczej życie nie będzie płynęło. Werset drugi pokazuje taki drugi wytrysk spod ołtarza. I ten jakby te nowe źródło to już nie jest to, co widzisz, ale ty to widzisz i wiesz, co masz robić. A zatem, jeżeli człowiek jest gotowy na zmianę i zdecydowany na złożenie ofiary, to w tym momencie on nie tylko już widzi w duchowej rzeczywistości kierunek, ale jest absolutnie przekonany o prawidłowości tego kierunku i zdecydowany, aby iść w tą stronę. Absolutnie. Ten
ten drugi wytrysk wody, on się pojawia po decyzji o tym, że mogę się poświęcić i zrobię wszystko, tak, żeby mój przekaz był prawidłowy. Wszystko. Pojawia się w tym momencie takie miejsce w tobie, że ty jesteś w stanie działać. Decyzja o ofierze nie tylko otwiera cię na jasne widzenie, ale uzdalnia cię do umiejętnego zadziałania. Decyzja o ofierze. Ona powoduje, że już nie tylko widzisz, ale jesteś uzdolniony do działania. Bo wielu ludzi widzi, ale nie jest uzdolniony do działania. Mówi, nie mogę tego zrobić. Nie mogę tak zadziałać. Mimo, że widzę. Ale kiedy już padła decyzja o tym, że zgadzam się na ofiarę, to powstaje w tobie zdolność. Wersety między 3 a 12 pokazują rozbicie głównych barier. Są tutaj 3 główne bariery. Negatywizm, pesymizm i lęk. Negatywizm, pesymizm i lęk. W ogóle jak przyjrzycie się życiu Ezechiela, a ten werset to jest jakby końcówka jego służby, to jest koniec jego służby, już jest koniec księgi Ezechiela, to Ezechiel przeszedł bardzo dużo trudnych rzeczy. O, bardzo dużo. Ezechiel, podobnie do Jeremiasza, tylko że Jeremiasz, on się w tym skupił, a Ezechiel się nie zgubił. Ale podobnie do Jeremiasza popadł w czarnowictwo. Ogromnym problemem perspektywy proroczej, tak, jest czarnowictwo. Ogromnym. Rozumiecie? Negatywizm i pesymizm wyrastają z lęku. Jeśli osoba prorocza boi się w małym lub większym stopniu, to jej ogląd sytuacji będzie czarny. Będzie negatywnie widzieć i pesymistycznie odczuwać. To jest bardzo ważne, co do was teraz mówię. I będzie mówić tak. Tak powiedział Pan. Widzę to, 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 to i tamto. Ja mówię, widzisz na czarno. Na czarno. Dlaczego widzisz na czarno? Nie wiem, takie mam objawienie. Taką masz blokadę na duszy. Rozumiecie to? Taką masz blokadę na duszy. Oglądamy sobie starą, chyba przedostatniego X-Mena, a tam się zaczyna tekst, na początku taki tekst. Słuchajcie, jest, na początku jest taki tekst. Lektor mówi w tle. Problem z obdarowaniem jest taki, że jeżeli osobowość człowieka nie nadąża za darem, a ja w ogóle słucham, to nie? To może nastąpić tragedia. I słuchaj, co tam się dalej dzieje. Początek X-Mena. I mówię tak. Na przykład prorok może bać się przyszłości. A ja w ogóle przysiadłem. Na tym podmiarze mówię. O co chodzi? Stan naszej psychiki jest bardzo ważny. Nie jesteś w stanie opanować. Ty nie jesteś w stanie opanować tego. To nie, ty nie opanujesz tego. Nie można nad tym zapanować, rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Ty nie zapanujesz nad negatywizmem, nie zapanujesz nad pesymizmem, nie zapanujesz nad tym. Ty nie zapanujesz, ty musisz być uzdrowiony. I koniec. Tam nie ma, że zapanujesz. Ponieważ ty będziesz widział tak, jak masz. Duchowy przekaz to jest, człowieku, petarda, która w ciebie wchodzi.
I ona natychmiast zanurza się w twojej duszy. Natychmiast. Taką, jaką masz duszę, tak to będzie wyglądać. Natychmiast. To nie ma, że to takie naczynie jesteś. Jesteś naczynie. Takie naczynie jesteś. Rozumiesz? Naczynie. I w tobie to się zanurza i ty już tylko tak widzisz, jaką masz duszę. Pamiętaj, tylko tak widzisz Boży przekaz, jaką masz duszę. I koniec. Nie zapanujesz. To nie ma, że aktem woli ja posłabię. Nie w perspektywie proroczej. W perspektywie proroczej nic nie złapiesz aktem woli. Nie? To w ciebie wchodzi i ma barwę taką, jak dusza twoja. I koniec. Ezechiel, posłuchaj. Od wersetu 3 do 5 czytamy dalej. A gdy ten mąż ze szturem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę, która sięgała do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci, kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa, a gdy znowu odmierzył 1000 łokci i tak dalej, i on już płynął. I on już płynął. I teraz zobacz. On mówi do niego tak. Wejdź w tą wodę. Wejdź w tą wodę. On go zachęca, żeby się zaczął odważnie rozwijać. On mówi, ty musisz mieć doświadczenie odważnego rozwoju. Ty musisz to mieć, bo ty się inaczej nie nauczysz. Wejdź w tą wodę. I on wchodzi. Wchodzi do kostek, wchodzi do kolan, wchodzi do pasa. On przechodzi pewne etapy, pewne doświadczenia. On widzi, rozumiesz? On widzi, że jest możliwość życia w zmianie. On widzi, że nie musi się przyzwyczajać do tego, że chodzi się po kostki. On widzi, że może wejść dalej. Ten anioł go uczy. Odważne rozwijanie się, odważne przechodzenie z tego, z jednej zmiany w drugą zmianę. Odważne. Osoba prorocza to jest osoba, która musi powiedzieć takie coś. Panie Boże mój, ja decyduję się na zmiany w moim życiu, o których nie mam bladego pojęcia. Zmiany w mojej psychice. Ja się decyduję, Boże. Ja nie wiem na co. Ale ja muszę doświadczać zmian. Osoba prorocza musi doświadczać zmian. Musi. Ona nie wie jak. Ale musi. Ponieważ będą przychodziły kolejne rzeczy do ciebie. Kolejne. Pamiętaj, Bóg nie ma końca. Głębia Boża nie ma końca. Będą przychodziły kolejne większe rzeczy. Musisz być przetrenowany w tym. Musisz być przetrenowany w zmianach. W zmianach. Nie ma, że zmiana cię zaskakuje. O, to było tak do tej pory. Co z tego było tak? A w tej sekundzie, od tej sekundy jest inaczej. W ogóle inaczej. W ogóle inaczej. Konsekwencja. Nie wolno cię wycofać z konsekwencji zmian. Nie wolno ci jakby pozostać w środku, w takim miejscu, powiedzieć, Boże, ja już mam okej. Okay. Ja wiecie, jak ja mówię do Boga, bo mówię, Boże, ja mam okej. Okay. Moje okej okay jest najwyższym poziomem teraz. Nigdy nie miałem bardziej okej okay niż teraz. Nigdy. Nigdy w życiu nie miałem bardziej okej. Okay. Ale wiecie, co ja zaraz mówię? Ale Boże, decyduje się na większe okej. Ja nie wiem, jakie to jest, bo nie znam nikogo, kto ma większe okej. W
moich oczach na dzisiaj, tak, jestem w najlepszej kondycji, jakąkolwiek znam. I nikomu na świecie nie zazdroszczę jego kondycji duchowej. Teraz posłuchaj, bo uważam, że mam najlepszą. Ktoś powie, to szaleństwo. Ja powiem, nie, no nie szaleństwo, bo ja nie mam w ogóle, bo ja nie znam kogoś, kto ma lepszą kondycję duchową. Ja nie znam. Bo też nie można tego udowodnić. Ty nie możesz do mnie podejść i powiedzieć, zmierzmy naszą kondycję duchową. No jak to zrobimy? To jest absurd. A więc ja dzisiaj nie znam nikogo na świecie, kto ma lepszą kondycję duchową niż ja. Ja w ogóle nie znam. A więc ja nie będę ściemiał i nie będę w ogóle... Bo ja przyglądam się na różnych ludzi i ja sobie mówię, kurczę, wcale to w ogóle... To raz, że ja niczym nie odstaję, a dwa, to ja widzę, że mam lepiej. To ja już mam nawet taki pierwszy rzut oka, widzę, że mam lepiej. Ale ja mówię, Panie Boże, wiem, że Ty, tak, chcesz mnie prowadzić dalej. Paweł mówi tak, ja nie wiem, tak, czym będziemy. Ja nie wiem w ogóle, nie wiem, czym będziemy. Ja nie wiem. Rozumiecie? Ja nie wiem, czym my będziemy. Ja już dawno temu w ogóle zapomniałem o czymś takim, że ja w ogóle mam pewną koncepcję tym, czym ja będę. Ja jakoś. Nie mam koncepcji. Ja nie wiem. Dlatego ja dzisiaj wiem, że ja mogę mieć lepiej. I Ty musisz powiedzieć, Panie Boże, ja wiem, że mogę mieć lepiej. Głębiej, mocniej, silniej i bardziej. I moja wyobraźnia na pewno tam nie sięga. Ja teraz jestem do kostek. Ja teraz jestem do kolan. Ja teraz jestem do pasa. A potem jest taki moment, już nie można było głębiej, bo już nie było dna, już nie było, już nie było. Już trzeba było płynąć. Już nie zmierzymy zjawiska. Już nie zmierzymy zjawiska. Musisz konsekwentnie iść w tą stronę, jeżeli chcesz, aby Twoja perspektywa prorocza odnosiła sukcesy. Musisz powiedzieć, Panie Boże mój, jestem gotowy na wszelką, podkreślam grubą kreską, wszelką zmianę. I niech Cię ręka boska broni, żebyś się wziął z tego, wycofał kiedyś. Bo jak, teraz posłuchaj ostrzeżenia. Bo jak wejdziesz w system zmian, uruchomisz pewne mechanizmy, rozumiesz? I będziesz chciał z tego się wycofać, rozumiesz? To diabeł cię tak pieprznie, że się w głowie nie mieści, bo w trakcie, rozumiesz, biegu się nie wysiada. Nie wysiada się w trakcie biegu, bo to jest tak, jakbyś próbował z Intercity wysiąść. Nie wysiada się, bo cię to zabije. My tutaj nie mówimy o tym, że my przechodzimy granicę z cyklu, proszę ciebie, nie mówiłem nikomu o Jezusie, teraz będę mówił o Jezusie. Ja w ogóle o tym nie rozmawiam. Ja mówię o tym, że ja przychodzę do Boga i mówię, Panie Boże mój, nie ma dla mnie granicy. I teraz ja wsiadam w ten pociąg, zaczynam lecieć, no nie? A w międzyczasie mówię, a może wysiądę, proszę cię. Jak wysiądę? Znaczy możesz. Możesz wysiąść. Tylko w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, co to znaczy wysiąść z takiego czegoś. W trakcie zmian. Bo może nie wiesz. Bo my tutaj nie mówimy o umoralnianiu, o zmianach w ogóle z cyklu takich piłem, nie piję. Rozumiesz, byłem niemiły, jestem miły, czy coś. Nie. Ja na przykład dzisiaj, ja jestem w takim miejscu, że ja, czasami ktoś pyta, mówi, Artur, ty miałeś kiedyś ochotę się wycofać z tego, co robisz? Ja mówię, wiesz co, nie miałem, ale z drugiej strony, jak tak sobie to przemyślę, tak, to ja się nie nadaję do innego życia. Ja nie posiadam już funkcji. Rozumiesz? Po prostu nie. Ja nie wiem, co to znaczy inne życie niż przez wiarę. Ja nie wiem, co to znaczy oparcie się na własnych możliwościach.
Rozumiecie? Ja nie wiem, co to znaczy imponowanie temu światu. Ja nie wiem, co to znaczy przepychanie się z racją na poziomie ciała. Ja tego nie wiem. Pewnie zgniłbym gdzieś na peryferiach tego świata jako samotnik. Rozumiecie? Chyba, żebym zgwałcił własny umysł i został psychopatą. To też jest możliwe. Wiem, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. Natomiast normalnie nie wysiada się z takiego czegoś. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą. Kiedy idziemy jednym torem modlitwy wstawienniczej, to nie ma wysiadki. Nie ma czegoś takiego, że na przykład dostajecie ode mnie, mówię teraz do wstawienników, informacje o czymś i ktoś z was mówi, ja się z tym nie zgadzam. Jak się z tym nie zgadzasz, przyjdź do mnie i mówię, Artur, nie zgadzam się z tym. Uścisnę ci dłoń i podziękuję ci za wstawiennictwo. Nie ma też możliwości, żeby się modlić na przykład inaczej niż jest, tak? Centralna informacja. Jak się modlimy o ucho Agaty, ok? To się modlimy o ucho Agaty. Nie modlimy się o lewą część jej twarzy. Bo rema obowiązuje nas, tak? Jak psa Buda. Przyszła rema o uchu. Ok? I my konsekwentnie działamy w temacie ucha. To jest modlitwa zgody. Nie dodajemy czegoś, nie modlimy się jeszcze o pół twarzy. Wiecie czemu? Bo my w tej chwili wykonujemy pracę duchową. W duchu za dużo i za mało to taka sama patologia. Jest napisane, kto by dołożył do tych słów, niech będzie przeklęty, kto by ujął od tych słów, niech będzie przeklęty. To proste. Między innymi dlaczego funkcjonuje centralizacja naszych objawień. Ja mówię, proszę przysyłajcie do mnie, ja będę informował, ja będę mówił, ja będę działał. Dlatego, że jeżeli idą dwie sprzeczne rzeczy, dwie sprzeczne, tak? To wiecie, co mamy? Człowiek. Zderzenie się dwóch różnych, tak? Pojazdów. Mamy modlitwę niezgody. I mamy wybuch. Wybuch. To są poważne rzeczy. Nam się wydaje wielokrotnie, że rzeczy, których nie widać, to one są inne niż te, co widać. Nie ma różnicy, czy się dostaje w łeb metalową kulą fizycznie, czy duchową kulą w duchu. Powiem więcej, rozumiesz? Duchową kulą, jak dostaniesz, to się dłużej leczysz. Dłużej się leczysz. Tak jak cię rąknie, rozumiesz? Ty nie wiesz w ogóle o co chodzi, z której strony. Zobacz. Werset 6 mówi tak. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. Z czego on go leczy? Z tego czarnowictwa. On mówi tak, byłaś z tego potoku teraz. Mówi, czy ty to widziałeś, czy ty zatrybiłeś? Co jest bardzo ważne w tym wszystkim. Formuła przekazu duchowego, ona musi być zawsze silnie argumentowana. Nie ma czegoś takiego, że my w duchu odbieramy enigmatyczne zjawisko. Nie. Jezus to prawda. Każdy przekaz, który odbieramy, on opiera się na prawdzie. Jak się nie opiera na prawdzie, to to nie jest Bóg. W ogóle... Przyjaciele, duchowy ogląd to nie oznacza, że Bóg.
Ludzie proroczy widzą w duchu, ale to nie oznacza, że mają słowo od Pana. Księga Jeremiasza 23:28 mówi taką rzecz. Księga Jeremiasza 23:28. Posłuchaj. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen. Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż chlebu do ziarna, mówi Pan. Widzenie w duchu nie oznacza słowa Pana. Słowo Pana jest zawsze zaargumentowane. Pan zawsze argumentuje. Zawsze. Kocham Huygena. No Huygena przyszedł. Huygen miał 8 wizji w życiu. W jednej z tych wizji przyszedł do niego Jezus. Stanął obok niego. Ciekawe, w tym czasie Huygen był w szpitalu ze złamaną ręką. Złamał sobie rękę. Leżał i pytał Pana, czemu złamałem sobie rękę? Boże, mówi, nie rozumiem w ogóle. Głoszę Ewangelię sukcesu. W ogóle jestem, w ogóle mam autorytet w duchu. Przewróciłem się i złamałem rękę? Co to w ogóle jest? A w ogóle to nie było to, rozumiecie, to człowiek pełny Ewangelii i ma objawienie Jezusa. I Jezus zaczyna do niego mówić. Zaraz powiem, co do niego mówił. Ale jak mu to powiedział, to Huygen zrobił coś bardzo ciekawego. Mówi do niego tak, jak Jezus się wypowiedział. Mówi tak. To, co przed chwilą powiedziałeś, potwierdź mi przynajmniej dwoma informacjami z Twojego słowa. Inaczej uznam, że nie jesteś Jezusem. To jest człowiek wiary. A chrześcijanie to łykają jak karp kluchy wszyscy. Mam widzenie duchowe. Huygen konfrontuje Jezusa. Bo Jezus powiedział, że każda sprawa będzie oparta na dwóch lub trzech świadkach. A Jezus tam przyszedł sam. Więc Huygen mówi do niego tak. Co świadczy o tym, że ty mówisz prawdę. Zaargumentuj. Jezus mówi, nie tylko dam ci trzy, ale nie tylko dam ci trzech, ale czterech świadków. A wiecie, co on powiedział? Mówi do niego tak, wiesz, dlaczego złamałeś rękę? Powiedziałem do ciebie kiedyś, że powołuję cię na proroka i na nauczyciela. Na ostatniej konferencji powiedziałeś, że jesteś nauczycielem i prorokiem. I przyszedł do ciebie dla mnie. Ktoś mówi, co to było? A wy co to było? Życie. Jak Bóg powiedział, że jesteś prorokiem i nauczycielem, to trzymaj się tego jak koń deśla. Ustaw priorytety, żyj według nich i nigdy niech cię ręka boska broni schodzi z tych priorytetów. Najpierw prorokiem, potem nauczę. Jak będziesz najpierw nauczał, a potem prorokował, rozumiesz? To cię diabeł może skopać. Bo zrobiłeś inaczej niż powiedział Pan. To się nazywa grzech. Ale co to za grzech? Grzech. Taka furtka za mnie. Duchowa rzeczywistość, przyjaciele, to fundamentalna, podstawowa rzeczywistość, która kreuje wszystko, łącznie z rzeczywistością fizyczną. Nie ma miejsca, rozumiecie, w perspektywie proroczej, na różnego rodzaju, tak, pozwalanie sobie, tak, na dziwactwa. Tak nie ma. Nie ma, bo ja tak myślę, bo ja tak uważam, bo ja tak czuję. Wiesz, o co chodzi? Takiego czegoś nie ma. To się uzdrów, to się ustaw, to się wyedukuj. Rozumiesz, o co chodzi? Dostań ją nowo. To, że widzisz, ponieważ osoba prorocza widzi, a to, że widzisz, to nie oznacza, że to coś od Pana. Bo widzisz jakąś rzeczywistość. Teraz musisz
tą rzeczywistość przeanalizować, musisz ją obejrzeć, rozumiesz? Musisz zobaczyć, co to w ogóle jest. Odrzucasz wszystko, co nie jest zargumentowane prawdą. Wszystko odrzucasz. A prawda to jest Jezus. Wszystko odrzucasz, co nie jest zargumentowane prawdą. Wszystko. Wszystko. A prawda zawsze będzie związana z wiarą, zawsze będzie związana z miłością. Nie ma dwóch zdań. Jeżeli do mnie przychodzi słowo, to pierwszą rzeczą, którą robię z tym słowem, to wiecie, co z nim robię? Rzucam go na warsztat. W moim życiu każde objawienie jest na warsztacie. W moim życiu nie ma czegoś takiego, że ja sobie klęczę, czy się modlę, przychodzą mi objawienie. Wiele, o, objawienie, ma, ho, 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 ma objawienie. Nie, 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 nie. Objawienie dla mnie to jest materiał, który ja biorę na warsztat. Ja teraz, wiecie, co zrobię? Wypeperzę to objawienie. Ja się zaraz dowiem, co to jest. Ono pójdzie na stół operacyjny. Ja muszę to zbadać. Zbadać. Ja muszę zbadać to, co do mnie przychodzi. Ja muszę to zbadać. Ja muszę zobaczyć, co tam jest. Czy to nie jest coś, co jest zabrudzone przez jakiś element, który ja w swoim życiu przegapiłem. Rozumiesz? Czy ja nie jestem, czy ja nie widzę źle? To nie jest kwestia, czy ja nie widzę tego, tylko czy ja źle nie widzę. Bo ja mogę coś widzieć, ale źle widzieć. Rozumiesz? Źle to mogę widzieć. Źle. Mogę trzymać kulę, rozumiesz? A mogę na to patrzeć i widzieć w ogóle sześcian. A to jest kula. A ja widzę sześcian. To nie to, że ja nie widzę, że coś mam. Mam. Ale to jest kula czy sześcian? Ja widzę sześcian. A fakt jest taki, że jest kula. Rozumiesz? Ja nie mogę tego później wepchnąć w jakieś, bo ja próbuję to potem wepchnąć w jakieś miejsce, tak jak w tych klockach dla dzieci. I wpycham, rozumiesz? Bo ja widzę coś innego niż tam. Ja mówię, nie wchodzi, nie wchodzi, nie wchodzi, a my nie wchodzi. Dlaczego nie wchodzi? Źle widzę. Na przykład dlatego, że jestem zainfekowany jakąś formułą lęku i na czarno odbieram. On go wyprowadza z tego i mówi teraz, przejdź się brzegiem tego potoku. I wiecie, co on tam widzi na tym potoku? Wokół tego potoku, wiecie, co widzi? Kwitnące drzewa. On mówi, co widzisz? Co ty widzisz? On go wyprowadza z subiektywnego przeżycia w obiektywny ogląd. Ezechiel był bardzo skatowany przez życie. Bardzo był skatowany. Czytacie o Ezechielu, co on miał za jazdy w życiu. Nie uznawali go, odrzucali go. W ogóle on był odrzucony, on był poniżony, uznany za wariata. On był w ogóle, jaki on był religijny. Rozumiesz, o co chodzi? On w religii siedział. Bóg do niego mówi, pójdziesz, weźmiesz kał i na kale sobie coś zrobisz. I potem powiedz, jakieś jedzenie sobie zrobisz i potem będziesz prorokował do Izraelitów. A on błaga, mówi, Panie Boże, no chociaż no to nie na ludzkim, no bo mnie do świątyni nie wpuszczą. Zobaczcie, na co się zależy. Zobaczcie, co on ma w sobie, ten człowiek. Chociaż nie na ludzkim. To żebym ja kupy ludzkie, no, no bo tak prawo mówi, że kto dotknie kupy ludzkie, ten przeklęty, Panie mówi. Ezechiel wychodzi z bardzo silnych zaburzeń. Dlatego potem, pod koniec jego służby, tak, tak naprawdę, on jest profilowany. Bóg go profiluje. Bóg mu pokazuje prawidła. Mówi, Ezechielu, co widzisz wokół tej rzeki? Mówi, przejdź się tutaj, wyjdź z tego, przejdź się, przejdź się. Co on widzi? Widzi drzewa. Widzi, tak, zaczyna widzieć jasno. Zaczyna widzieć jasno. Tu się sprawdza słowo z Łukasza 4:23, lekarzu lecz sam siebie. On się tam leczy. Wersety od 8 do 12 pokazują, że twoje objawienie i działania z nimi związane mają na celu uzdrowienie tego, co chore.
A więc nasz przekaz proroczy ma uzdrawiać co chore. Uzdrawiać co chore. Ta woda, ona wpływa do morza i to morze jest uzdrawiane. Rozumiecie? To nie ma, posłuchaj, nasza przestrzeń prorocza ma na celu uzdrawiać. Nie zobaczyć. Ja widzę. No to widzisz, no, coś widzisz. Czyli uzdrawiasz tym. Nie wiem. Zacznij myśleć o tym. Ja mam masę różnych rzeczy, które do mnie przychodzą. Ale ja uwalniam to, rozumiecie, co uzdrawia. W ogóle do osoby proroczej przychodzi masa różnych rzeczy, masa. Ci z was, którzy macie głębokie jakby przeżycia, znaczy różne przeżycia duchowe, to wiecie, że przez was się przewala masa różnych rzeczy, masa. Masa. Osoby, słowa, zjawiska. Przelatuje jak z karabinu. Rozumiesz? Co z tym zrobić? Ludzie często, jak kontaktujecie się ze mną, osobiście, co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, ale z większością nic. Nic. Dam ci przykład. Osoba prorocza z zaburzeniami obsesyjnymi na przykład. Zaburzenie obsesyjne. Zaczyna odbierać informacje prorocze. Wiecie, co zaczyna być? Karabin maszynowy w głowie. Obsesja za obsesją. Obsesja nigdy nie zostaje uzdrowiona, a objawienia różnego rodzaju inaczej, informacje duchowe zaczynają obsiadać na obsesyjnych myślach. Ta osoba ma masę różnych myśli, masę. Myśli, ma wizje, ma sny, ma różne rzeczy, widzi różne sprawy, widzi ludzi w kościele, którzy ten ze sobą rozmawia, ten się krzywo uśmiechnął, tamten go dotknął, ten proszę ciebie mu pokazał, cały czas widzi i w głowie jego roi się pewien obraz, roi du. I on, przecież rozumiecie, o czym mówię, wielu z was to rozumie, szczególnie osoby o obsesyjnych umysłach. I układacie sobie z tego coś i teraz mówię do tych, tak? O których też zagościły paranoje. Od tegoś tylko krok. I powstaje co? Paranoiczny obraz, który ma duchową formułę jakąś. Ja nie mówię, że nie widziałeś. Ja nie mówię, że nie odebrałeś. Ja mówię, że źle złożyłeś do kupy. Bo obsesja i paranoja robią swoje. Rozumiecie? To są w ogóle... Ja to przeszedłem w swoim życiu. Ja wiem w ogóle, jak to wygląda. Ja w pewnym momencie w swoim życiu mówię, okej, Panie Boże mój, ja w ogóle gdzie nie spojrzę, tam widzę problem. A Boże, ile ja widzę? Wiecie, zacząłem się modlić, żeby nie widzieć. Modliłeś się kiedyś? Czy modliłeś się zawsze, żeby widzieć? Ja już się modliłem, żeby nie widzieć. Uklęknąłem przed Bogiem, mówię, Duchu Święty, pomóż mi nie widzieć. Nie widzieć. Ja tak dobrze widzę, że mi jest ciężko z kimś w relację wejść głębszą. Ja tak bardzo widzę patologię jego. Tak bardzo widzę. Pomóż mi nie widzieć. Pomóż mi. Osoba prorocza ma ciężko z tym. Szczególnie, gdy była obsesyjna i paranoiczna, jak ja. Musisz rozumieć, że twoje objawienia mają na celu uzdrowienie, a nie określenie sytuacji. Określenie sytuacji to jest jedna rzecz, natomiast idziemy dalej. Celem żywej wody jest uzdrowienie. Rozumiecie? Jak coś nie uzdrawia, ok? To ja się od tego odcinam. Mam prostą zasadę. Cześć, objawienie. Adieu. Nie chcę ciebie u mnie. Nie zamierzam żyć z czymś,
co siedzi we mnie i nie uzdrawia, okej? Nie interesuje mnie to, nie interesuje mnie kolejny materiał w mojej głowie. Nie interesuje mnie, w ogóle mnie to nie obchodzi. To ja sobie wolę wyobrazić, proszę Ciebie, tort, co Anita robi i ten tort sobie wyobrażę. Ja wolę, bo jest napisane w mojej Biblii, myślcie o tym, co przyjemne. Cukier jest przyjemny, proszę Ciebie, to ja sobie będę ten tort wyobrażał. Ja nie chcę nic więcej. Nie chcę objawienia, które nie uzdrawia. Mam w nosie takie rzeczy. Ja nie jestem kolekcjonerem objawień. I Ty też nie jesteś kolekcjonerem objawień. I nie bój się wyrzucać z siebie wszystko, co nie uzdrawia. To Ci jest niepotrzebne. A diabeł wie, co Ci będzie mówił. Jak te rzeczy odrzucisz, to spowoduje to, że nie będziesz widział prawidłowo. I wtedy ktoś Ci będzie mógł skrzywdzić. Pamiętaj, że lęk nie pochodzi od Boga. Wersety od 9 do 12 pokazują, że musisz wierzyć w Twoje objawienie i działać w związku z Nim. Musisz wierzyć w Twoje objawienie. Kiedy uzdrawiasz się, oczyszczasz perspektywę proroczą, to następnie Ty musisz wierzyć w swoje objawienia i postępować zgodnie z nimi. Rozumiesz? Ty musisz to robić. Werset 11 pokazuje, że będą pewne przestrzenie, które nigdy nie będą uzdrowione, ale one będą miały pewnego rodzaju cel. A więc nie możesz zniechęcać się, że nie każdy się zmienia lub nie każdy da się wyratować w wyniku działania Twojej perspektywy prorocznej. Potraktuj te rzeczy jako miejsce, gdzie wydobywa się sól. Sól to jest w ogóle symbol przymierza. To jest symbol przymierza. Potraktuj to jako miejsce zdobywania doświadczenia i szlifów. Rozumiesz? Potraktuj to jako przechodzenie w miłości przez to, że zostajesz odrzucony jako sługa Boży. Jako głos Boga. Potraktuj to w ten sposób. Wydobądź sól. Nie wszystko da się uzdrowić. Celem Twoim jest uzdrowienie, ale nie wszystko da się uzdrowić. A więc korzystaj. Tu jest napisane na końcu, że każdego miesiąca na tym drzewie powstawał nowy owoc. Każdego miesiąca. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że musisz zrozumieć, że będą się cały czas działy rzeczy nowe, świeże. Nigdy nie będziemy w tym samym miejscu. Zaraz będziemy szli dalej, będziemy wydawać inne owoce, będziemy w ogóle tworzyć inne rzeczy. Rozumiesz? Coś, co dzisiaj jest, będzie jedynie podstawą dla tego, co ma być jutro. Nie wolno Ci się przyzwyczaić do sukcesu, który dziś jest, bo dzisiejszy sukces, rozumiesz, dzisiejszy sukces to jest nawóz, tak? Pod jutrzejszy sukces. To nawóz. Nawóz. To dzisiejszym sukcesem nawozisz w ogóle jutrzejszy sukces. Osoby prorocze to osoby, które wymagają najwięcej pracy nad swoimi duszami. Nikt nie wymaga więcej pracy niż osoby prorocze. To są osoby najbardziej wrażliwe, rozumiecie? Najbardziej jakby delikatne w pewnej swojej formule duszy. Z tej strony również o wiele bardziej łatwo jest zranić, dotknąć, uderzyć. Osobami proroczymi często są ludzie, którzy poprzechodzili traumatyczne rzeczy w życiu. Byli poranieni, pobici. Łatwo ich było zniszczyć. Rozumiecie? Łatwo. Dzisiaj to są osoby prorocze. Osoby, do których Bóg, tak, ma największy dostęp. Ale one muszą najwięcej nad sobą pracować. One muszą wychodzić, tak, z miejsc, w które władowały się ich dusze przez lata. Bo one nie będą miały prawidłowego oglądu. Będą gubiły kierunek często. Rozumiesz?
Potrzeba też, żeby dbać o relacje, żeby osoby prorocze dbały o relacje, tak? Ze sobą nawzajem, tak? I z ludźmi, którzy rozumieją to, co się dzieje w ich życiu. Dlatego na przykład grupa wstawiennicza tutaj, która jest, ona musi się spotykać. Ona musi się spotykać, żeby się poznawać, żeby zobaczyć siebie, żeby widzieć, jakimi są. Żeby widzieć w ogóle, że jest wiele niedoskonałości, że są różne rzeczy, ale z drugiej strony wypracowywać pewnego rodzaju taką formułę zdecydowania. Okej, my jesteśmy tymi, którzy bronią, którzy chronią, którzy uwalniają w ogóle też słowo. Ona się musi widzieć ze sobą, ci ludzie się muszą znać. Oni muszą na przykład wiedzieć o sobie, w jakich są stanach. Wiedzieć, w jakich są stanach. Rozumiecie? O sobie nawzajem. I wtedy oni też wiedzą, tak? Ja na przykład wiem, dajecie mi różne informacje. Znam was. Dostaję informacje od ciebie. Ja z tobą pracuję, mam z tobą kontakt, ja wiem na przykład, co z tobą jest. I na przykład osoba, która wychodzi z jakichś lęków, daje mi informację proroczą. Ja ją dostaję tą informację i wiesz, co ja robię? Ja to kartkuję. Ja patrzę tak. Jest przekaz Boży, ale znam tego człowieka, wiem, jaka formuła lękowa w nim jest. To już nie jest przekaz Boży. Już dodała. Już wrzuciła trochę swojego lęku. Odrzucam to. Rozumiesz, o co chodzi? Aha, wiem, że ona obsesyjna jest. Patrzę, tutaj już mi 3 razy powtórzyła to samo. Odrzucam. Ja zostawiam coś, rozumiesz, co jest realnie duchowe. Ta osoba tego nie zrobiła, ja to robię. I na przykład z tego tworzę modlitwę wstawienniczą. Jest potem tworzona modlitwa wstawiennicza. Ale dlaczego? Bo znam. Bo jakbym nie znał, to bym nie wiedział. Rozumiecie? Nie wiedziałbym. Dlatego trzeba się znać. Ezechiel jest przez Boga z jednej strony prowadzony jako głos, z drugiej strony wyprowadzony z kanału. Przecież jego Bóg z kanału wyprowadza, rozumiecie? Bóg go bierze do świątyni, pokazuje mu, jak naprawdę ta świątynia wygląda, co tam się w ogóle dzieje. Ezechiel jest zawinięty na przykład na takim poziomie, wiecie na jakim? Że jak ktoś jest kapłanem świątyni, to jest w ogóle osoba nieskazitelna. On ma takie w ogóle myślenie. A Bóg go bierze w duchu do świątyni i mówi do niego tak, chodź tutaj, coś ci pokażę. Widzisz, mówi, tam, mówi, w górze, takie gniazdo sobie mówi, bo to kapłan w ogóle, tam o kapłanie jest jedno. I tam jest proroctwo tego kapłana. Choćbyś nie wiem, gdzie się przede mną schował. Rozumiesz, o co chodzi? I tak cię znajdę. Co on pokazuje Ezechielowi? Że to jest nieprawda, że kapłani są nieskazitelni. On mówi do Ezechiela, Ezechielu, chodź ci coś pokażę, chodź, 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 idziemy do świątyni. I on go bierze w duchu do świątyni i mówi, zobacz, a tam stoi grupa kapłanów i oddaje cześć słońcu. On mówi, zobacz, co robią. Normalnie wam mówią o Jahwe, a tu się kłaniają słońcu. O, dlaczego on mu to pokazuje? Bo on Ezechiela rozbraja z religii. Bo prorok, on musi mieć jasność w sobie. On nie może mieć krama religii, krama humanizmu. On nie może być zaburzony. On nie może być lękowy, on nie może być depresyjny, on nie może być paranoiczny. Rozumiesz? Bo będzie miał krzywe przekazy. On nie może. On nie może bać się o różne rzeczy. Nasz ruch apostolsko-proroczy to jest coś nowatorskiego. Ja, jak słyszę
teksty różnych proroków, rozumiecie, z cyklu przebudzenie, z cyklu, nie wiem co, w ogóle Pan jest z nami, w ogóle, wiesz, to w ogóle mi się chce śmiać, rozumiecie. Jesteście szczególnym narodem, człowieku. To nie przyjeżdżał. Jesteście szczególnym, no Pan mi powiedział, że jesteś szczególnym narodem. Kiedyś przeleciałem przez takiego jednego, gdzie nie pojechał, mówię, pojechał na Ukrainę, mówię, powiedział do nich to samo, co u nas w Polsce tutaj. Zrobił konferencję we Wrocławiu, pojechał na Ukrainę, powiedział to samo, jesteście szczególnym narodem. A mówię, cholera jasna, faktycznie prorok. Co to jest? Zrozum. Perspektywa prorocza jest bardzo silnie związana z tobą, z twoim stanem, ze stanem twojej psychiki, z otwartością na zmiany, z decyzją o złożeniu ofiary, z wyjściem z wszelkiego rodzaju czarnowictwa, negatywizmu, lęków, pesymizmu. A to wymaga tego, tak, żeby podważyć szereg rzeczy, które do ciebie przychodzą. Żeby je wziąć na warsztat, obejrzeć. Co to jest? Nie ma, przyjaciele, że takie coś mam. Musisz zbadać, co masz. Bo twoja usługa ma być usługą uzdrowieńczą. Usługą uzdrowieńczą. Rozumiesz? Usługą uzdrowieńczą. Taki jest cel tego, co jest w twoim życiu. I grupa wstawiennicza, ona musi też rozumieć, że musi funkcjonować na zasadach, które są zupełnie też nowatorskie. Spotykać się, rozmawiać ze sobą. Rozumiecie? Dzielić się, wy się jeszcze za mało dzielicie. My jeszcze musimy się więcej dzielić. Już coraz więcej się dzielimy. Ja już coraz więcej dostaję informacji, ale ja muszę jeszcze mieć więcej informacji. Bo im większy mamy materiał, tym lepiej. Im większy, tym lepiej, tym lepiej, tym lepiej, tym lepiej. To są bardzo ważne rzeczy, które się dzieją. Rozumiecie? Macie wizję, macie sny, macie objawienia. Ja to widzę. To jest bardzo precyzyjne. I musimy tego prawidłowo używać, kochani. Prawidłowo używać. Przyjdźcie do Boga. Każdy, kto jest człowiekiem wstawiennictwa, kto jest człowiekiem perspektywy proroczej, przyjdzie do Boga i powiedz: Panie Boże, kładę przed Tobą moją perspektywę proroczą, kładę przed Tobą moje wstawiennictwo. Duchu Święty, pomóż mi, tak, w udoskonaleniu tego. Podnieś to na jeszcze wyższy poziom. Mów do mnie, Duchu Święty. W ogóle weź, zacznij sobie planować, tak, to co, zapisywać to, co będzie mówił Duch Święty odnośnie twojego rozwoju w perspektywie proroczej czy we wstawiennictwie. Rozumiesz? Pamiętaj, że to, co dotyczyło Ezechiela, to są podstawowe, globalne zasady. On tak żył, a Bóg na nim pokazał nam, w jaki sposób my mamy funkcjonować.